Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej części mojego wywiadu z Karolem Tramerem, ekspertem w zakresie transportu publicznego, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Z biegiem szyn oraz autorem książki Ostre cięcie. Ja się nazywam Kasper Dobrzyński. W pierwszej części omówiliśmy pokrótce, czym jest i czym charakteryzuje się wykluczenie transportowe, no i jaki jest ten stan obecny transportu. Więc teraz chciałbym zapytać pana, jaki ten transport powinien być, ten taki idealny w cudzysłowie transport. I pierwsze pytanie to, dlaczego w ogóle transport publiczny? Bo są tacy, na przykład swego czasu obecny poseł Dobromir Sośnierz powiedział, mam nadzieję, że to będzie w miarę wierny cytat, że jakie wykluczenie transportowe? Obniżmy podatki tak, żeby każdego było stać na samochód, każdy będzie miał samochód i nie będzie wykluczony transportowo. No, jakby się pan odniósł do tak sformułowanych argumentów? No, ten argument Dobromira Sośnierza jeszcze kilka lat temu właściwie był uznawany, był przyjmowany za podstawową, naczelną opinię w kwestii polityki transportowej w Polsce. To znaczy uznawano, że ten, kto ma potrzeby transportowe, może je sam realizować swoim samochodem. I po pierwsze, w tym myśleniu zapominano o grupach ludzi, które z samochodu nie mogą korzystać, czyli no przede wszystkim młodzieży, osoby starsze, osoby chore, ale jest to też niebezpieczne takie wymienianie tych grup osób, ponieważ wtedy wpychamy transport publiczny w rolę jakiegoś takiego środka transportu socjalnego, transportu dla osób, które sobie nie radzą, które są za młode, za stare, czy mówiąc brutalnie, zbyt chore. Tymczasem transport publiczny, żeby działał dobrze, musi być atrakcyjny. I musi być dla każdego. Tak. A co to znaczy atrakcyjny transport publiczny? Atrakcyjny transport publiczny musi konkurować z samochodem. To nie może być usługa dla osób, które już naprawdę nie mają wyboru, są skazane na ten autobus i są nawet gotowe dostosować swój dzień do mało atrakcyjnego rozkładu jazdy pociągów czy autobusów. Atrakcyjny transport publiczny jeździ regularnie o różnych porach dnia, wieczora, nocy, tak, żeby spełnić różne potrzeby, bo zapomina się często, czy menadżerowie kolejowi, czy twórcy oferty przewozowej częściej traktują jako swoją konkurencję transport innym rodzajem komunikacji publicznej, czyli na przykład kolejarze jako konkurencję traktują autobusy. No, przewoźników autokarowych. Tak. PKS-y jako konkurencję traktowały busy. Tymczasem podstawowym konkurentem i jeżeli to się wkuje i zapamięta jako podstawę, że podstawowym konkurentem transportu publicznego jest samochód, to to myślenie pozwala nam stworzyć atrakcyjny transport publiczny, bo samochód daje możliwość jego użytkownikowi, no właściwie zejść z domu, wyjść przed dom, wsiąść do samochodu i ruszyć o dowolnej porze wtedy, kiedy ktoś ma potrzebę, ochotę. No właśnie, i tego jakby nie przeskoczymy, bo transport publiczny zawsze musi jeździć w jakichś tam interwałach mniejszych lub większych. No ale właśnie, jeżeli transport publiczny jeździ dwa razy dziennie, no to to nie daje żadnej konkurencyjności względem samochodu. I wtedy to oznacza, że rzeczywiście jest traktowany jako taki środek socjalny. Tak, i jest to wtedy środek socjalny dla ludzi, którzy na przykład muszą potem po wizycie u lekarza, czy po zakończeniu
spraw urzędowych w starostwie powiatowym muszą na przykład 5 godzin czekać na autobus do swojej miejscowości powrotnej. No ale jeżeli uznamy, tak jak uznano w Europie Zachodniej, czy nawet w krajach Europy Środkowej niektórych, jeżeli uznamy, że ta oferta przewozowa musi być atrakcyjna dla człowieka, który porusza się samochodem, no to musimy stworzyć transport publiczny, który kursuje regularnie. Czyli no takim europejskim standardem jest to, że transport publiczny, zwłaszcza kolejowy, jeździ raz na godzinę. I to nie jest tak mniej więcej raz na godzinę, tylko on naprawdę jeździ co godzinę. Czyli jak spojrzymy w rozkład jazdy pociągów, czy na liniach kolejowych w Czechach, w Szwajcarii, w Niemczech, to są równe końcówki. Tak, zawsze mamy ta równe sama końcówki minuta. I pociąg na przykład z danej miejscowości do najbliższego miasta odjeżdża od 4:47 do 22:47 zawsze o każdej godzinie 47 minut po. Co nam daje też efekt dla użytkownika, że on nie musi się uczyć na pamięć rozkładu jazdy, no bo wiemy, jak wyglądają rozkłady jazdy w Polsce kolejowe. Oprócz tego, że i też nie ten ma rozkład tej regularności, rzadko w tamtych krajach się zmienia raz na rok, ale często przy tej zmianie rozkładu jazdy właściwie żadna zmiana na danej linii nie jest dokonywana. I rzeczywiście ta końcówka, na przykład 47 podana, może obowiązywać, nie wiem, przez 5 lat. Może. Człowiek tak, nie musi tak, się do nic... I tak się zdarza rzeczywiście. Nic sprawdzać. Natomiast w Polsce po pierwsze odwiecznym problemem jest wprowadzenie tego cyklicznego rozkładu jazdy. No ja nie znam ani jednej w zasadzie linii. No była taka sytuacja niedawno przez krótki okres na linii Słupsk-Ustka, że pociągi rzeczywiście jeździły równo co godzinę, ale właśnie to, co się dzieje w Polsce, to mamy dodatkowe korekty rozkładu jazdy, które w Europie są nieznane, czyli właściwie rozkład jazdy zmienia się co 2-3 miesiące w Polsce. I przy każdej takiej tak zwanej korekcie, mimo że słowo korekta uznaje za poprawę na lepsze, a to nie zawsze jest poprawa na lepsze, ten nawet próby stworzenia cyklicznego rozkładu jazdy się rozlewają, rozmywają się. I nawet jak widzę, że z początkowej stacji pociąg rusza rzeczywiście regularnie, mniej więcej co godzinę, już bez wielkich wymagań, ale mniej więcej co godzinę rusza, to potem ten rozkład cykliczny na trasie pociągu coraz bardziej się rozlewa. I też te interwały są coraz mniejsze, zamiast na przykład co godzinę, co i tak jest standardem mimo wszystko rzadkim w Polsce, w szczególności poza aglomeracjami, no to na przykład mamy co 1,5 godziny, potem co 20 minut. Tak, a potem tak, kolejno tak. I ten brak regularności powoduje, że po pierwsze dla osoby, która porusza się samochodem, a przypominam, to jest główny konkurent i jak do niego dostosujemy swoją ofertę, to ona będzie atrakcyjna dla także tych, którzy z samochodu nie chcą korzystać i nie mogą korzystać. Jeżeli nie ma tej regularnej oferty, jeżeli ona się często zmienia, to osoba, która jeździ samochodem, zaczyna się gubić w tym, zaczyna nie rozumieć tej oferty i rezygnuje z transportu publicznego, bo po prostu nawet jeżeli ten pociąg dowozi go, tego kierowcę odzyskanego do miasta powiatowego, do miasta wojewódzkiego o atrakcyjnej dla niego porze, to jeszcze kluczowe są takie kwestie. Niech przy tej korekcie rozkładu jazdy ten pociąg nie zostanie przesunięty o 40 minut, bo wtedy nagle ta kolej przestanie spełniać potrzeby. I co zrobić w takiej sytuacji? Z pracy, żeby też nie było tak, że na przykład zapewniamy dojazd na godzinę 8, na godzinę 9, a nie zapewniamy powrotu po godzinie 16, po godzinie 17. A to jest bardzo częsty problem, że nie uwzględnia się tego 8-godzinnego chociażby czasu pracy, ale co więcej, przy prawdziwym rozkładzie cyklicznym, gdzie pociągi jeżdżą co godzinę, czy nawet co pół godziny na wielu liniach w Niemczech, to wtedy nie musimy martwić się takimi kwestiami jak to, czy po 8 godzinach jest powrotny pociąg. Bo on zawsze będzie, on prędzej zawsze czy później, będzie, ale gdzieś tam nie będzie. 20 minut po tym, jak ktoś kończy pracę, to 40 minut. A co też jest bardzo ważne w rozkładzie cyklicznym, jeżeli ktoś wychodzi z pracy i na przykład chce zrobić zakupy, czy spotkać się jeszcze z kimś znajomym, to wie, że nie zdążył na pociąg 16:26, to będzie miał pociąg 17:26, 18:26 i na przykład do 0:26, bo to też w Polsce często już
O ile ruch autobusów lokalnych zamiera często o godzinie 15-16, to ruch pociągów zamiera około godziny 20. Na przykład z Olsztyna ostatnie pociągi na wszystkie linie rozbiegające się z tego miasta odjeżdżają około 20:40-20:50. Co pokazuje... Czyli że... nawet nie ma jak wrócić z drugiej zmiany. Co pokazuje, że na przykład osoby pracujące w dyskontach spożywczych o ile nawet mogą dojechać do pracy na drugą zmianę, na pierwszą zmianę, to z drugiej zmiany nie mogą wrócić. I co to oznacza? Jeżeli ktoś ma możliwość dojazdu przez jeden tydzień i powrotu przez jeden tydzień, a przez drugi tydzień nie ma, to on nie będzie jeździł pociągiem epizodycznie. On zrezygnuje z korzystania z kolei na rzecz zwykle własnego samochodu. Często ludzie dogadują się w kilka osób i razem dojeżdżają, ale też nie zawsze te kierunki dojazdu są takie, że da się to zrobić. No i ja bym powiedział, że obecnie Polska stoi w takim miejscu, że osoby odpowiedzialne za kolej, osoby zrozumiały, że trzeba modernizować linie kolejowe, trzeba inwestować w nowy tabor kolejowy, ale zapomniały o niezwykle ważnej kwestii, to znaczy efektywnym wykorzystaniu tych drogich inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i w tabor kolejowy. A co warto powiedzieć, to prawie nic nie kosztuje w porównaniu z zakupem taboru czy modernizacją linii, co oczywiście też jest ważne, to ustawienie godzin odjazdu tak, żeby były cykliczne, jest kosztem minimalnym i wymaga, że tak powiem, dobrej chęci. No tak, to są głównie działania tak zwane organizacyjne, a nie inwestycyjne. I to jest kwestia, którą moim zdaniem trzeba teraz wbijać kołkiem w głowę menadżerów kolejowych, ale przede wszystkim osób odpowiedzialnych za transport publiczny w urzędach marszałkowskich, bo tak naprawdę to teraz już tam zapadają decyzje co do tego, gdzie i co ile jeżdżą pociągi, że poprawa efektywności ekonomicznej transportu kolejowego, czyli można tutaj ukłonić się nisko Dobromirowi Sośnierzowi i jego stronnikom, no, którzy głównie skupiają się zawsze na efektywności ekonomicznej, to znaczy jeżeli stworzymy atrakcyjną ofertę przewozową, czyli pociągi będą jeździły przez cały dzień w tej i z powrotem, a nie na przykład stały 6 godzin na stacji końcowej, jeszcze nierzadko z drużyną pociągową, z maszynistą, z kierownikiem pociągu, za którym trzeba płacić. Jeżeli będą pociągi jeździły w tej i z powrotem w cyklicznym rozkładzie jazdy, to pozwoli to nam lepiej ekonomicznie spiąć cały system kolejowy, bo wtedy drogie inwestycje w postaci linii kolejowych, taboru nowoczesnego wykorzystujemy, a nie marnujemy je, żeby stały. Co to znaczy wykorzystujemy? Jeżdżą często, przyciągają pasażerów, w związku z tym zarabiają z biletów. Czy mówiąc już konkretnie, zapewniają przychody z biletów. I nagle wtedy może się okazać, że liczba użytkowników kolei po wprowadzeniu atrakcyjnej oferty przewozowej wzrasta na tyle, że dofinansowanie samorządu wojewódzkiego może być mniejsze przy tych nawet wydaje się na początku zwiększonych kosztach, no bo mimo wszystko, że na kolei podstawowym elementem kosztów są koszty stałe, które są niezależne od tego, czy linią jedzie jeden pociąg, czy 15 pociągów. To są koszty odśnieżania peronu, pracy dyżurnego ruchu, ale jeżeli zwiększymy ofertę przewozową na tyle, że ona stanie się atrakcyjna, no to wtedy może okazać się, że w ciągu roku, dwóch liczba pasażerów na tyle wzrośnie, że samorząd będzie musiał mniej dopłacać do kursowania pociągów na tej linii, bo no przejmą tą część pasażerowie płacąc za bilety, no którzy zaczną korzystać z tej linii. I to nie jest teoretyczny przykład, tylko na przykład taka linia jak Poznań-Wągrowiec, która była na początku jeszcze XXI wieku typowana do likwidacji. Po modernizacji linii i zwiększeniu prędkości, zapewnieniu atrakcyjnych czasów przejazdu i zwiększeniu znaczącemu liczby połączeń, odnotowywała z roku na rok wzrost liczby pasażerów
no takie o rząd wielkości. Czyli w pierwszych latach liczba pasażerów tam się zwiększyła trzykrotnie po dwukrotnym zwiększeniu liczby pociągów. I potem to jeszcze procentowało, bo to też jest tak, i to jest kolejny problem, brak cierpliwości u organizatorów transportu i przewoźników kolejowych. To znaczy często oczekuje się, że jeżeli efekty w postaci dużej liczby pasażerów nie nastąpią w ciągu 2-3 miesięcy, to znaczy, że wycofujemy się. A trzeba pasażerom dać rok, tak żeby nawet pocztą pantoflową jedni drugim polecili, słuchaj, jeżdżę pociągiem, jest szybko, wygodnie. I żeby oni wiedzieli, że ta oferta jest stała, a nie, że ona za trzy miesiące można już przestać jeździć koleją, bo nagle nie będzie się dało dojechać do pracy. No i powiedzieliśmy, jaki powinien być transport, co robić, żeby likwidować wykluczenie transportowe, to samo ciśnie się na usta pytanie, co robić, jakie inwestycje w transport konkretnie nie likwidują wykluczenia transportowego. Bo na przykład obecny rząd ma taką tendencję, że bardzo lubi każdej inwestycji transportowej przypisywać likwidowanie wykluczenia transportowego. A nie zawsze tak jest. Jakie to mogą być przykłady? No tak, no minister infrastruktury Andrzej Adamczyk właściwie za każdym razem przecinając wstęgę na jakimś nowym odcinku drogi ekspresowej czy autostrady mówi, że ma miejsce likwidacja wykluczenia transportowego. Nie wiem, czy minister Adamczyk uznał, że stwierdzenie wykluczenie transportowe jest już na tyle modne, że warto używać go przy każdej możliwej okazji, czy po prostu nie rozumie istoty wykluczenia transportowego i przede wszystkim kwestii tego, jak ten problem rozwiązywać. Drogi ekspresowe i autostrady bardzo często działają odwrotnie, to znaczy potęgują wykluczenie transportowe. Bo głównie przeznaczone są dla transportu indywidualnego, dla samochodów osobowych. To po pierwsze, ale też są dostosowane do bardziej długodystansowych podróży. Czyli i właśnie, więc autobusy lokalne na takie drogi nie wjeżdżają. Nie wjeżdżają, ale co więcej, mamy też konkretne problemy, takie jak na przykład ruch autobusów lokalnych po drogach tak zwanych serwisowych, czyli tych takich szosach, które idą równolegle do drogi ekspresowej i obsługują mniejsze miejscowości. I zdarza się na przykład, że na drodze ekspresowej mamy na tych drogach serwisowych autobus w jedną stronę zatrzymuje jedzie się z jednej po strony. Jednej stronie drogi ekspresowej, a wraca po drugiej. I to potęguje wykluczenie komunikacyjne. Nie ma kładek między tymi przystankami w dwóch kierunkach. To znaczy, ktoś kto mieszka po jednej stronie drogi ekspresowej, może może wsiąść do autobusu, ale już nie wróci. Ale jak wysiądzie na tym przystanku, to nie wróci do swojej miejscowości, no bo musiałby przebiegać przez drogę ekspresową, no co jest właściwie niemożliwe. Taki ostatnio przykład z Rabki Zdroju, że po uruchomieniu kolejnego odcinka drogi ekspresowej, tak zwanej Zakopianki, część autobusów przestała zjeżdżać z tej drogi ekspresowej, ponieważ skupia się na obsłudze relacji Kraków-Zakopane i tam jest ta walka przewoźników o pasażerów. No i w ramach tej walki przestali obsługiwać miejscowość, z której trzeba zjechać z drogi ekspresowej, co wydłużyłoby czas jazdy z Krakowa do Zakopanego. No i wreszcie przykład taki już nie do końca dotykający problem transportu, tylko w ogóle problemy rozwoju regionalnego czy zarządzania przestrzenią, no to autostrada A4 w województwie opolskim, która spowodowała, że przyciągnęła ludzi do tego, żeby na zakupy z Opolszczyzny jeździć do centrum handlowego w Bielanach Wrocławskich, ponieważ jest tam wygodny dojazd samochodem po autostradzie A4, co spowodowało zmniejszenie liczby klientów punktów usługowych i handlowych w różnych miejscach, w różnych miastach, miasteczkach Opolszczyzny. Więc nie zawsze autostrada i droga ekspresowa ma wyłącznie pozytywne skutki nawet dla osób, które dysponują zjazdem z tej autostrady blisko swojej miejscowości, bo może nastąpić
tak zwany, jak to się mówi w regionalistyce, efekt pompy, no że taka inwestycja infrastrukturalna wypompowuje zasoby, ponieważ zbliża właśnie na przykład centrum handlowe w Bielanach Wrocławskich, gdzie ludzie chętniej jadą na zakupy niż robią je w swojej miejscowości. Gdzie dostęp, trzeba zaznaczyć, jest tylko samochodem. Tylko samochodem. Więc te osoby, które samochodu nie mają, ich ogólny poziom życia zmniejsza się. Bo one nie mogą dojechać do tego centrum handlowego, czy do tego miasta, gdzie są te galerie handlowe atrakcyjne, które tą część usamochodowioną przyciągają. No tak więc jak widać, nie wszystkie inwestycje w transport, nie wszystkie inwestycje w infrastrukturę rzeczywiście są równoznaczne z przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu. To była druga część wywiadu, w której rozmawialiśmy o tym, jaki powinien być, a jaki nie powinien być transport pod kątem likwidowania wykluczenia transportowego. Wywiad przeprowadzał Kasper Dobrzyński, a moim i Państwa gościem był Karol Tramer. Dziękuję. Dziękuję.